Miarą miłości jest miłość bez miary. Taką miłość bez miary objawia Dziecię Jezus w tajence betlejemskiej. Święty Jan Ewangelista poda głębię teologiczną. Słowo, czyli Syn Boży, stało się ciałem i zamieszkało między nami. W tej wielkiej tajemnicy Bożego Narodzenia Dziecię Jezus objawia bezgraniczną miłość Pana Boga, który szuka człowieka. Gdy bierzemy do ręki biały opłatek, pragniemy obdarować się nawzajem obecnością, życzliwością, dobrym słowem. Nad stajenką betlejemską aniołowie wyśpiewali ten piękny hymn: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, ludziom Jego upodobania. Tego Bożego pokoju życzymy Państwu. Szczęść Boże, błogosławionych świąt i miłych spotkań z najbliższymi. Szczęść Boże Państwu. Życzę tego, żeby ten rok, który przychodzi, był lepszym rokiem pod każdą postacią, finansową, organizacyjną, tego, co robimy i tego, co robicie, podkreślając te wszystkie rzeczy, które zostały zrobione w 2011 roku, którymi się trzeba oczywiście szczycić i trzeba je podkreślać. Z tego miejsca bardzo Wam serdecznie gratuluję. Życzę Państwu również wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym i rodzinnym. W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego pragnę Państwu na nadchodzące święta dla Państwa i dla Państwa rodzin życzyć radości z tych świąt i życzę Państwu wszelkich sukcesów, nie tylko w nauce, ale też i w biznesie, w zdrowiu, w dobrym zdrowiu i w dobrym towarzystwie. Dziękuję bardzo. Pozwólcie, że ja w imieniu swoim i kierownictwa uczelni złożę Państwu życzenia dużo, dużo zdrowia. Życzę Państwu, aby te święta upłynęły w ciepłej, rodzinnej atmosferze, by były dla Państwa szczególnym przeżyciem i dały chwilę pewne wiary, nadziei i miłości na nowy 2012 rok i aby on był szczęśliwy, spokojny i dostatni do tego roku.